No to jak widzicie, witam instruktora. Tutaj pojadę sobie dwójką jednak na razie jeszcze, bo tu jest taki spad, no to jest miedza, co nie, i nie chcę szybciej jechać, ale w sumie mógłbym, ale zaraz przyspieszymy spokojnie na dwójeczce, spokojnie tyle, tą tu będę chciał przejechać. No, w sumie to można przejechać tam i za tamte po prostu się wziąć. No, przejechałem na to polo, co mówiłem, w inne miejsce. No i pracuję. Przyjedziemy. Ja będę wyłączał wałka, bo to nie ma sensu. No, będę musiał cofnąć pod ten wałek, bo no mocniej nie skręcę, bo nie mam tego wału szerokokątnego, ale to już wspominałem nieraz o tym. No i dobrze, jak ja jeżdżę, to już mówiłem, biegi, wiadomo, trójką zaczynam, dojdzie do tego zielonego punktu, czy tam troszkę ponad niego, no to redukuję do dwójki, no i przy samym końcu do jedynki. No już później resztę pokażę, jak to wygląda. Można sobie tutaj ustawić gaz na tej dźwigni, ale ja tak robię na górzystych polach, a tutaj po prostu hamuję, ewentualnie jak mnie gdzieś tam ciągnie jeszcze do przodu, no to ręcznym, na ręcznym przystanę i dobijam te belę. No ale tak staram się 1700-1600 obrotów trzymać między tą granicą. No i idzie robota. No już pokaz się kończy. Już można sobie zmniejszyć ten gaz. Ja zawsze lekko przy cofaniu podnoszę ten podbierak, żeby gdzieś z tyłu nie zaryć w kamień, w kretowinę. No tutaj się najeżdżę w kółko, no bo to jest takie mniejsze pole, a chcę zacząć od tego, co jest cały czas teraz w słońcu, no bo widzicie, tam ten pokos jeden był w cieniu, no i był mokry, to się znaczy nie jakoś strasznie, ale sprasowałem go, no i teraz jednak poczekam i skończę tą stronę najpierw. Dobra, zbieram w dół, wroty są, no i widzicie, wskaźnik już się rusza, redukcja na dwójeczkę. No, znając szczęście, to pewnie w tym pokosie i tak go nie dobiję, nie zrobię beli. Będę musiał nawracać. No i też przedział 1600-1700 obrotów. Jak obracam głowę, to może ten dźwięk się trochę zmieniać, ale na pewno będzie lepiej to słychać, niż jakby miał mikrofon. No bo mikrofon po prostu za dużo zbiera tych dźwięków i to po prostu ten dźwięk się tak zniekształca. A bez mikrofonu jako tako powinno sobie poradzić. No dobra, widzicie, prawie czerwony mam, ale to jest drobne siano i pewnie przekroczę tą skalę, mimo komputer zacznie mi tutaj pipkać. No, przydałoby się wytrzeć już tą szybę. Co, obwiążemy, nie obwiążemy? Będę musiał tutaj po kosie nawracać. Ale tak to jest, mniejsze kawałki. No dobrze. No nie wiem, czy wystarczy mi materiału na pobranie. Wezmę sobie troszkę, cofnę. Zobaczę, ile tego zostało. No, tutaj to nie ma co się w ogóle. Trzeba to sprasować, nawrócić i tutaj wjechać. Ten pokos. No już i tak minąłem. Dobra. No nie, wziąłem, jednak się udało, dobrze. O, jak ja nie lubię tych małych pól. No niestety, nie mamy jakichś tam ogromnych pól. Wszystko po 2, góra 3 hektary i to jeszcze na takich tyleniach. Trzeba albo ręczny, albo ten właśnie gaz zaciągać sobie, żeby używać nożnego. Dobrze, wjeżdżamy w krzoki. No tyle co tu stanie. Komputer już przestał pipczać. To pewnie za mocno dobije tą belę, ale... bywa no. W ogóle ten pokos jest taki chudy, ale co zrobisz? No i dobrze, no i widzicie, znów mam takie szczęście, że tutaj prawie siana nie ma z tyłu. Znów przy samym dobijaniu, znów muszę dojechać, no ale już teraz będę owijał. No to nawet nie ma sensu przystawać, bo ja zazwyczaj jak mi już pipka ten komputer, no to przystaję sobie, tutaj mam z górki lekko, naciągam ręczny, no i dobijam sobie to trochę. W sumie nawet nie wiem po co wrzuciłem wsteczny i obniżam po prostu tylko obroty sobie na niższe. No i tu zaczynam owijać. O, widzicie co się stanęło? No właśnie jest to moje sprzęgło, które wykrzywiłem. Ale spokojnie, już wszystko naprawiłem. No będę musiał jeszcze troszkę poklepać, no bo widzicie co się dzieje. No czasem mu się tak zdarza. Ale ja już jestem do tego przyzwyczajony. Na szczęście nie za często, więc... No już widzicie, znowu coś się tam chmurzy. A w nocy ma coś tam padać, widziałem. A czy tak będzie? No i to jest taki mój sposób właśnie presowania na tych. Przejdziemy może jeszcze jeden raz. Na równiejszych polach, bo ja mam zazwyczaj z górki. Te pole, jak mówiłem wcześniej. A ten drugi sposób też wam pokażę. No. Można sobie wybierać. Nie? No i tu dla przykładu będę mógł wyłączyć już ten wałek, wysprzęglić go. No bo nie mam nic tam praktycznie w tej komorze. Jest tylko trochę materiału. No tego to już nie będę zbierał, no bo ile to zostało. No chyba, że dobrze. Wykręcę, bo wyłączył mi się wałek i go włączę. Hop. No i zbierzemy to, dobra. Już tam nie będziemy kombinować. No i dobra. Znowu wysprzęglam. A no może pojedziemy teraz tym drugim sposobem. Chociaż tutaj jest równie, nie jest tak źle. Dobra, jak wam pokazać to... Wiecie, zaraz nie będę musiał zmieniać baterii. Załączam wałek. Wjeżdżam w pokos. No i widzicie, siatka już się poluźniła znowu. No ale już dzisiaj trochę prasowałem. Na razie póki co nie zakładam tej sprężyny, założę ją. Później najwyżej. No i dobra, możemy sobie na wajszy tu ustawić. Powiedzmy coś te 1700 obrotów. Widzicie, na sztywno możemy jechać. No ja tak za bardzo nie lubię tak jeździć. No ale wtedy wiecie, mogę hamulca nożnego używać. No i nie gnębię tak tego ręcznego, wiadomo, z górek. Z górki się znaczy. Patrzcie, tu balot robiony, no w miarę, jak dla mnie to mi się podoba, może być. No, rzuca tutaj nierówności, takie są przy brzegu. No, no i nam skala już się porusza. I widzicie, mogę na górach, jakbym był teraz na górze, no to mogę użyć ręcznego niż tego, znaczy mogę użyć hamulca nożnego. No i sobie spokojnie, szybko zredukować ten bieg. No i pilnować, co się dzieje z tyłu. No ja mam tu takie, wiecie, wąwozy, jakieś rowy takie, no nie wiem, czy kamera to pokaże, bo wypłaszcza teren. No ale już widzicie, mam przy żółtym punkcie, ale patrzcie, no czasem można nożem pomóc, bo to nie jest tak, że nie. No i dobra, jedyneczka. No, będziemy mieli balot. Bo nie wiem, ja, czy na zakręcie, bo ja to mam teraz dzisiaj takie szczęście, że albo kończy mi się, o widzicie, albo kończy mi się wałek, albo widzicie, zakręty jakieś i te baloty zawsze przy samym końcu wychodzą. No i tak chwilę se dobijam, chwilę sobie dobijam. Można gaz zmniejszyć do obowiązywania. Wjeżdżam sobie w pokos. Widzicie? Na niskich obrotach. I ładnie ta siatka się naciąga. I balot niezły wyszedł. Wyjdę już, żeby nie było. Przy tamtym nie wyszłem, choć powinienem. O kurde, to jest chłodniej niż w kabinie, powiem wam szczerze. Można by było jeszcze go tam na hama dobijać. O, sam bym go postawił. Wiadomo. No, z tej strony to tak lepiej wygląda, powiem wam. Możliwe, że będzie trzeba tu śruby wyregulować już też. O czym jeszcze nie wspomniałem, przy dobijaniu wtedy tej siatki, gdy wygięłem te sprzęgło, czy to hamulec, to uderzając tą rurkę, która jest w środku tutaj, zbiłem tą końcówkę, a to jest taki plastik, kto użytkuje ten wie, nie chciał on później wejść i po paru razach się zsuwał i po prostu też blokował tą rolkę. No i ta siatka miała trudniej owinąć ten balon. Dobrze, idziemy jeszcze chwilę moim, zobaczę czy moim sposobem tam, ja już się przyzwyczaiłem do tego, no bateria się kończy.